Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. No i wracamy. Optymistycznym akcentem zakończyliśmy, że nie damy się zatłuc. Poprzednią część, a teraz kolejna. Gdybyś miał powiedzieć, co Janowi Pawłowi II się z Polską udało zrobić? Czym odniósł niewątpliwy sukces? Częściowo już chyba odpowiedziałem, że pierwsze, co się udało, to się udało Polaków obudzić z takiego... Znaczy, to powiedziałbym obamowskie yes we can. Tak, 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 dokładnie. Obama tego nie wymyślił, prawda? To rzeczywiście to nawet było nie tyle yes we can, co yes we are. To znaczy ten pierwszy moment, że ludzie wyszli na te ulice i zobaczyli, ilu ich tam jest. To był pierwszy moment przeżycia i że Polacy nabrali takiego poczucia siły. To było strasznie ważne, bo po tych przejściach, jak mówię, rok 56, to uważam, to był moment takiego totalnego zgaszenia już jakiegoś, że byliśmy się gotowi pogodzić na wszystko. No już ten Gomułka, że tylko mniej mordował od Bieruta, to już się wydawał, że to już jest jakieś do przyjęcia akceptowane. I to zrozumiałe, potrzebowaliśmy takiego. To wojna była taką naszą, by porównać z Czechami, Białą Górą. Czesi po tej Białej Górze potrzebowali 300 lat, żeby, tak powiem, dojść do formy. U nas to jednak idzie, chwalić Boga, nieco szybciej. I to właśnie jest w dużym stopniu zasługa papieża. I to, że co się udało, myślę, że się jednak udało też Polakom przypomnieć, właśnie tak, dlatego tu mówiłem o ojcach, tak? Takich duchowych ojcach, o Karolu Wojtyle i o kardynale Wyszyńskim, znaczy o papieżu i o prymasie tysiąclecia. I o ile prymas był jakby takim ojcem starego typu, to papież był ojcem nowego typu, który Polaków strasznie jakoś, wydaje mi się, natchnął tym, że potrzebują takiego przewodnika, potrzebują... Proszę zauważyć, że to jest w ogóle jakby wbrew naszej historii. Po pierwsze naszej historii, bo my zawsze uważaliśmy, my cenimy tylko martwych bohaterów, to powiedzmy sobie. Piłsudski też lekko nie miał za życia, chociaż miał swoją, nawet wręcz gangsterów, którzy byli mu fanatycznie oddani, ale i kult jego trzeba było narzucać urzędowo. Dopiero jakby w momencie, jak przyszli komuniści, to się okazało, że wszyscy Polacy Piłsudskiego kochają. I właściwie nie było akceptowanego takiego powszechnie człowieka, którego byśmy uważali za przywódcę, bo tu mamy taki instynkt. Ten instynkt został przez przeżycia powojenne wzmocniony, no bo to, co zostało z Polaków, to jest głównie element chłopski, z takim chłopskim przyzwyczajeniem wycofania w siebie, nieufności, bo chłop wie, że każdy go chce oszukać, każdy ocyganić go chce, każdy jest od niego sprytniejszy i chłop sobie wypracował na to mechanizmy obronne, które powodują, że mu jest bardzo trudno stworzyć społeczeństwo. Więc ja mam wrażenie, że przesłanie papieża w jakiś sposób nas z tego wydłubało, z tego chłopskiego wycofania gdzieś tam w głąb stodoły, w kąt zagrody i dało w ogóle jakieś takie podstawy do tego, żebyśmy poczuli się wspólnotą i to, że zaczynamy tworzyć wspólnotę, że mamy taką możliwość. No może to brzmi troszkę jakoś tak górnolotnie, co mówię w tej chwili, ale może o papieżu trudno mówić bez wchodzenia w ten ton górnolotny, bo on naprawdę uosobił to, co jakoś w nas najlepsze. A może przywrócił nam potrzebę ojcostwa? Bo to rzeczywiście jest tak, że polska historia jest pełna matek, wybitnych kobiet. To zresztą... I chłopców. Znaczy chłopców, którzy idą na wojnę i matek, które zostają, żeby wszystkiego pilnować. Płaczą, chłopcy są malowani, potem te matki wychowują kolejnych chłopców, wnuków powiedzmy, którzy się zawsze wychowują bez ojca. Ja bym powiedział, że nie tyle potrzeba ojcostwa, bo potrzeba ojcostwa jest naturalna. Jest wrodzona. Natomiast wiary w możliwość takiego ojcostwa. Że może być autorytet. Przecież zobacz, że jeżeli się w Polsce spyta kogoś, jaki jest autorytet, no to Polak powie, Jan Paweł II, no i... Matka. Zazwyczaj padnie matka tutaj. Tak. To więc... z badań wychodzi. Ewentualnie rodzice rzadziej pada, ale najczęściej pada matka własna. No tak, tak, tak. Rzeczywiście to jest wielka cecha, która się z papieżem tu wiąże pośrednio, bo to ojcostwo papieża jest takie metaforyczne, prawda? Jest typem też przywództwa politycznego, przywództwa duchowego, ale rzeczywiście to jest wielka boleść narodu tępionego od pokoleń, że ten element męski, ten pierwiastek męski, może lepiej powiedzieć, rozumiane w sposób właściwy, czyli cnoty męskie jako odpowiedzialność, jako zdolność brania odpowiedzialności za innych, zdolność
wskazywania dalekich, wielkich celów, dążenia do tych celów, poświęcania się temu, czyli jakby tak rozumiana męskość, jest w Polsce bardzo rzadka, bardzo nieceniona. No i właśnie zanikowa była w którymś momencie. Chyba dalej jest z tym źle, dalej jest z tym niedobrze. Ale jak sobie wyobrażam Polskę bez papieża, no to widzę taki białoruski kołchoz. Tak powiedzmy, naprawdę, tak by Polska wyglądała. Polska bez papieża to była właśnie takie PGR pod Słupskiem z tymi dresolami z wojny polsko-ruskiej właśnie tępymi, prymitywnymi. I tchórzliwymi w gruncie rzeczy. Więc papież nas z tego w jakimś stopniu wyciągał, również w tym przypominaniu, że jest, że ojciec jest postacią ważną. To taka piosenka dziecinna, którą Arka Noego śpiewała o tacie. Mama to nie jest to samo, co tata. Jest wielkim, uważam, naprawdę wielkim wkładem w narodową kulturę dzięki swojej popularności. Wydaje mi się, że Jan Paweł II to o tym ojcostwie pisał, jak się przejrzy jego tekst, pisał przez całe życie i mówił przez całe życie, bo on akurat w tej kwestii nie jest typowym Polakiem, bo u niego w domu to no mama wcześniej umarła, natomiast ojciec był tym, który robił wszystko, był takim przykładem odpowiedzialności. Rzecz w tym, wzorcem że... ojca dla Ojca Świętego. No to coś niesamowitego. Zresztą ja przepraszam, może to jest jakieś nadmierne tutaj w epatowanie prywatnością, ale też miałem ten nietypowy w życiu, chyba nietypowe polskie doświadczenie, czyli wspaniałego ojca, który był dla mnie bohaterem dzieciństwa. To jak czasem pytam ludzi, to jest rzadkie, żeby ktoś mówił, że ojciec był bohaterem dzieciństwa. Ojciec był, nie było go, przeważnie go nie było. No tak zawsze jakoś w Polsce było, że on zawsze siedział w pracy, robił jakieś nadgodziny, to tak w moim pokoleniu, któremu oszczędzono z tragedii wielkich historycznych, ale gdzieś tam to takie było pokolenie, co z kluczem na szyi biegało. Dzisiaj już tak, nie istnieje takie zjawisko. Mama była w pracy, bo z jednej pensji się nie dawało, ale ojciec też był ten w ogóle ciągle, w ogóle jakby poza domem, zajęty myślami, czym innym się zajmujący. A w poprzednich pokoleniach, no to ten ojciec był albo nieżywy, albo na zesłaniu, albo siedział w więzieniu, albo pił, bo go to już tak ta rzeczywistość, prawda, taką tragedię przeżył, że jest tak, że w ciężkich czasach niestety mężczyźni się załamują szybciej, czy wykruszają się szybciej, bo kobieta po prostu biologicznie, ona musi, ona ma dziecko, więc ona jak to jest tą lwicą, która po prostu ginie, już jak ginie, to dopiero dziecko zostawia, natomiast musi. Natomiast mężczyźnie jest dużo łatwiej sobie odpuścić właśnie z życia i wziąć flaszkę, usiąść z kolegami, zacząć drzewnie śpiewać o nieudanym losie, o złamanym życiu. Jak się jedzie za wschodnią granicę, tak, Rosjanie tutaj to są rzeczywiście... To już katastrofa. Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy zresztą również. Ale tam w ogóle mężczyzna to już jest coś, co w ogóle nie istnieje w stanie trzeźwym, no i jakokolwiek obecnym. Natomiast u nas oczywiście troszkę lepiej pod tym względem było, ale wykruszył się ten pierwiastek męski, a on się bardzo trudno odradza. Bo teraz stworzyć, jakby nauczyć się ojcostwa, jak się nie ma tego z domu... Nie wiem, jak jest od strony kobiecej, pewnie tak samo jest i z matkami, no bo to toksyczne matki też raczej nie wychowują normalnych córek. Ale jeżeli się nie miało tego wzorca męskiego w domu, a większość Polaków nie miała, jeżeli się nie nauczyło od razu od dzieciństwa tego, jak się jest ojcem, jakiej się jest relacji z synem, żeby go wychować na ojca z córką, żeby go wychować na ją, wychować na matkę, no to nie ma podręczników takich, z których się tego można nauczyć. Trzeba to jakoś mozolnie odkrywać metodą prób i błędów, a próby i błędy przy wychowywaniu dzieci to jest coś strasznego, bo każdy błąd to jest masakrowanie żywego organizmu. Tak, i potem on będzie, to dziecko będzie, że potem te błędy replikowało w kolejnym pokoleniu. To jest niestety, bardzo prawdopodobne. Niestety tak. Natomiast wracając jeszcze do obrazu ojca... Czy to też nie jest trochę tak, że Polska tak naprawdę nigdy nie miała władców? No, może nigdy to za mocno powiedziane, ale nie tylko nie miała ojców, ale nie miała też władców, bo władcy byli wybierani, co jest nietypowe w historii Europy, powiedzmy sobie szczerze, i też niespecjalnie byli cenieni zazwyczaj przez swoich poddanych. I też przeważnie byli fujarami. I do tego jeszcze byli słabymi władcami, to jest osobna kwestia. Tak, to trudno, to porządnych w całym poczcie królów polskich, no to tam takich jakichś naprawdę sensownych, że po Kazimierzu Wielkim to nawet trudno w tej chwili nie przychodzi do głowy. No. Rzeczywiście był kłopot. Więc mieliśmy słabych władców, no i w końcu mieliśmy władcę takiego metapolitycznego. No, Dariusz Karłowicz mówi o nim niekoronowany król Polski.
Tak, z całą pewnością, że mam wrażenie, że już troszkę w tym kierunku szedłem, wszliśmy w te wypowiedzi. Tak, to było, to też jest fenomen, przywrócenie Polakom w ogóle jakiegoś takiego pojęcia przywództwa, no. Mówiłem o tym tej naszej takim odruchu złośliwości, że my zawsze kantem stać każdej władzy i zawsze, ponieważ przyzwyczailiśmy się, że władza to jest obca, w związku z czym nawet jak mamy własną, to sobie mówimy, że jest obca. No to jest ten syndrom, prawda, że jak się skończyła okupacja i chwilowo nie ma żadnej okupacji, to Polacy sobie muszą wymyślić, że jest, że ktoś nas okupuje. Jedni powiedzą, że Watykan nas okupuje, prawda, i czarnie, drudzy, że Żydzi, ale nie potrafią przyjąć do wiadomości, że chwilowo jesteśmy sami i musimy sami w własnym domu sobie radzić, posprzątać, jeść, zrobić i tak dalej. Więc no chyba jest tutaj taki duży wpływ. Jeżeli Jan Paweł II, nazwiemy go, nie królowałem królem, to przypomnę, że Wyszyńskiego wręcz nazywano interreksem. Tak. No więc gdzieś tam na przywódcach, na duszpasterzach najwyższych rangą spoczęło nasze spojrzenie w momencie, kiedy już kompletnie przywódców zabrakło. A to jest rzeczywiście no, osobny, ciekawy temat, z którym też by się wiązał temat jakby nieprzyjmowania przez nas do wiadomości tym, że nasz rzeczywiście w tym się wielki przywódca i który odniósł wielki sukces, nie potrafimy zaakceptować go takiego, jakim on jest naprawdę, czyli mówię o Wałęsie. Czyli nie potrafimy zaakceptować tego, że mieliśmy przywódcę cwaniaka, który wycwaniaczył zwycięstwo, który wydutkał, powiedzmy, obcych, co jest takim chłopskim sprytem. To po prostu jak w arcypolskiej bajce o tym, jak baba diabła wyłonacyła. No to dokładnie właśnie jest te. Natomiast post factum buduje się fałszywą, absurdalną legendę, usiłując z niego zrobić spiżowego herosa i przywódcę jakby zupełnie innego rodzaju. To tylko tak dowodzi, że jesteśmy w takim ciężkim pomieszaniu zmysłów. Na zakończenie już zupełnie mam takie wrażenie, że może, znaczy niewątpliwie mieliśmy przywódcę i mieliśmy obraz przywódcy, ale paradoksalnie fakt, że był to tak wielki przywódca, rodzi pewien problem, ponieważ po nim jest jeszcze trudniej być przywódcą w narodzie bez przywódców i widać ten brak w kościele, widać ten brak w życiu społecznym także. No widać, że w cieniu wielkiego drzewa, niestety jak przysłowie uczy, w cieniu wielkiego drzewa nie wyrasta nic wielkiego. A tu szczerze mówiąc trudno jest mi znaleźć optymistyczną puentę, czy jakieś wskazanie, bo no może powiedzmy tak, to wielkie drzewo jednak rozsiało nasiona na wielkim obszarze, z których kolejne dęby teoretycznie przynajmniej powinny wielkie wyrosnąć. Życzymy sobie tego, żeby te dęby rosły. Może wśród naszych słuchaczy są już jakieś nowe, niewielkie jeszcze dęby, dąbki. Dąbczak długo rośnie. Długo. Ale mamy czas. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Ziemkiewicz, publicysta Rzeczpospolitej i pisarz. Dziękuję za uwagę. Bardzo. Dziękuję Państwu. Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.